Chciałam ci powiedzieć, że bardzo cię kocham. Bardzo ci dziękuję i bardzo mnie to cieszy. Ja ciebie też bardzo. Jesteś dla mnie bardzo ważna. Cieszę się, no to jestem bardzo dumna. Dzisiaj wyjątkowy dzień, to i wyjątkowy materiał. Z okazji Dnia Mamy przygotowaliśmy dla Was coś nieoczywistego. Warto czasami skłonić się na chwilę refleksji. I właśnie tę chwilę refleksji chcemy wyciągnąć od naszych słuchaczy. Zobaczymy, za co najbardziej cenią swoje mamy i za co im dziękują. Za co najbardziej kochasz swoją mamę? O matko, za to, że mnie wspiera i że jest przy mnie w każdej możliwej chwili. Czy za co jesteś jej najbardziej wdzięczna? Za to, że jesteś przy mnie i mnie wspierasz w każdej mojej decyzji. Chciałam tylko ci powiedzieć, że cię bardzo kocham i że jesteś dla mnie bardzo ważna. Ojej, moja kochana, bardzo ci dziękuję. Bardzo ci dziękuję i bardzo mnie to cieszy. Ja ciebie też bardzo, jesteś dla mnie bardzo ważna. A jak często mówisz jej, że ją kochasz? No, myślę, że prawie codziennie. A gdybyś miała jej teraz coś powiedzieć? Podziękować na przykład za coś, to co by to było? No, za to, że mnie wychowała na taką, jaką jestem. A możesz do niej zadzwonić i jej to powiedzieć? Mogę w sumie. Chciałam ci powiedzieć, że jestem ci wdzięczna za to, jaką mnie wychowałaś. Cieszę się, no to jestem bardzo dumna. I no. Z ciebie, i z siebie. Za co najbardziej kochasz swoją mamę? No jest dla mnie najlepszą przyjaciółką. Opiekuje się moim psem, jak jestem w pracy. Kochałam. Tylko w sercu została. Gdyby mogła pani powiedzieć coś jej teraz, to co by pani chciała jej powiedzieć? Tylko kocham cię. Dała mi wszystko chyba, co mogła, więc no to tak może trochę truistycznie, ale taka jest prawda. A co ją kocham? Za wszystko, za to, że jest dla mnie również tatą. Często mówisz jej, że ją kochasz? No staram się codziennie, pilnuję się. A możesz zadzwonić do swojej mamy teraz i jej to powiedzieć? Mogę. Cześć mamusiu. Cześć, cześć babasko. Chciałam ci powiedzieć, że bardzo cię kocham, wiesz? Aha, no to wspaniale. I też zawsze jest w tych najtrudniejszych momentach dla mnie. Co takiego sprawia, że uważasz, że twoja mama jest wyjątkowa? Po prostu jest moją mamą. A gdybyś miała teraz jej coś powiedzieć, to co byś jej powiedziała? Że bardzo dziękuję za te wszystkie lata, za które zawsze jakby wspierała moje decyzje i też mnie jakoś ukierunkowywała. Teraz jestem taką osobą dzięki jej, jaką jestem. A możesz do niej zadzwonić i powiedzieć jej to teraz? Ogólnie to ci chciałam powiedzieć, że cię bardzo kocham. No, ja bardzo ciebie doceniam, mimo że się czasem kłócimy. Jaki jest sekret bycia dobrej mamy? Nie mam pojęcia, ja się tak wcale nie czuję. Ale tutaj pani córka powiedziała, że to czuje. Staram się naprawdę, no sercem, podchodzić do tego. Mamo, kocham cię.